Dzień dobry, moimi dzisiejszymi gośćmi są Adam Kosz. Dzień dobry. I Adam Załęski. Dzień dobry. Chwila konsternacji. Panowie oczywiście reprezentują Klub Sportowy Mazowia Płock i osiągają tam sukcesy w badmintonie. Ostatnio, ile dobrze pamiętam, spotkaliśmy się niemalże tuż po rozpoczęciu tegorocznego sezonu. Powiedzcie, co od tego czasu wydarzyło się w waszym życiu sportowym? Może zaczniemy od tego, że załapaliśmy się na Mistrzostwa Świata do Korei i zaczęliśmy przygotowania. Przygotowania wyglądały tak, że byliśmy na turnieju w Austrii, zajęliśmy tam drugie miejsce z Adamem, potem byliśmy na Mistrzostwach Polski, ja z Moniką Bieńkowską zdobyliśmy złoty medal i później pojechaliśmy na obóz przygotowawczy do Zakopanego, następnie trenowaliśmy już tutaj na miejscu. No i szykujemy się za parę dni do wylotu. Mhm. Adam, coś chcesz dodać? Adam drugi. Znaczy, jeszcze ja zdobyłem brązowy medal na Mistrzostwach Polski w parze z Moniką Kowalczyk i nasze koleżanki z klubu również zdobyły, no tak jak Adam tutaj podkreślił, już Monikę Bieńkowską, to ona zdobyła z Adamem złoty medal, ale również przy podwójnej z koleżanką zdobyła złoty medal i Magdalena Koba również. Tutaj warto podkreślić, mhm. też zdobyła dwa złote medale, bo i w grze mieszanej, i w grze podwójnej. No i tak przygotowania, tak jak tu Adam rozpoczął, najważniejszy nasz cel to Mistrzostwa Świata, przygotowania trwają. Wylot no za chwilkę, więc nie wiem, czy to dobre słowo, przygotowania trwają, można no powiedzieć, właśnie, że się kończą. Niedługo. O, może tak, wylatujemy. To przypomnijcie, kiedy te mistrzostwa się zaczynają, a kiedy wy wylatujecie? Zaczynają się 11 września, a my wylatujemy 7, czyli w czwartek, czyli za tydzień, tak, za 6 dni dokładnie wylatujemy. Troszkę aklimatyzacji, mamy nadzieję, że też no, jakby... Podkreślałem już wcześniej nawet z rozmową z Atasiem, że nie byliśmy na turnieju w Azji, nie graliśmy na turnieju w Azji, więc trochę też ta aklimatyzacja, warunki. Tak, inne warunki, no i tak chcemy też się zapoznać z halą. Mamy zarezerwowane treningi tam w hali, więc też to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, jak tam się funkcjonuje jako zawodnicy. No to już właściwie ostatnie chwile, to jak teraz wyglądają wasze przygotowania? Czy jeszcze w ogóle trenujecie, czy już nie? Nie, jeszcze trenujemy, tak. Mamy zaplanowany jutro trening i powiedzmy sobie, myślę, że jeszcze we wtorek zagramy z naszymi tutaj kolegami, sparring partnerami. I no co, no, musimy się spakować w środę i ruszamy w czwartek. Mhm, jest ekscytacja przed wyjazdem, bo to chyba taka niecodzienna podróż. Jest ekscytacja, masz rację, tutaj nie da się ukryć, że są takie dodatkowe fajne emocje. Zastanawiałem się, czy może pewne obawy, ale to tak jak podkreśliłem, może ze względu bardziej na tą aklimatyzację, na poziom tych zawodników z Azji, bo domyślamy się, że zawodników z Japonii, z Korei i z Indonezji, z tych krajów powiedzmy wiodących na arenie badmintonowej będzie sporo, więc tutaj, jeżeli chodzi o losowanie, bo też o tym wcześniej rozmawialiśmy, to oczywiście no, natrafiliśmy też i na Japończyków, i na Koreańczyków. Znaczy czekamy na nich, bo generalnie w pierwszych rundach mamy, bardzo nam się poszczęściło, bo mamy pierwszą rundę wolną. Czekamy jakby na zwycięzców z poszczególnych meczy z drabinki, ale będą to na pewno w którejś grze, bo gramy trzy, gramy i singla, gramy debla razem, tak jak Adam tu wspomniał wcześniej, gramy grę mieszaną, czyli każdy z nas gra trzy kategorie. Na pewno gdzieś będziemy mierzyć się z Azjatami, tak więc tutaj nawiązując do początku pytania, no, czego się obawiamy, no to może tego, że właśnie tej formy może Azjatów, czy poziomu Azjatów. A jak swoją formę oceniacie? Po sparingach uważamy, że naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani. Tutaj chcielibyśmy przede wszystkim podziękować firmie Orlen, że nas wsparła. Mieliśmy możliwość i zakupu sprzętu, i wynajęcie hali, i przede wszystkim, no też, tak jak wspomniałem wcześniej, byliśmy na turnieju w Austrii. Również chciałbym jeszcze podziękować firmie Farmowit i Urzędowi Miasta Płock oraz prezydentowi, bo również nas wsparli. I teraz no, myślę, że będzie okej. No. Na jakie miejsce liczycie? Generalnie tak nie stawiamy sobie nigdy takich celów związanych od razu z miejscem, bo ciężko to określić. Bardziej skupiamy się na takim pełnym zaangażowaniu na pierwszym meczu. To jest jakby kluczowe. Nie patrzymy gdzieś tam, nie wybiegamy za daleko
palcem po tej drabince, gdzie będziemy dalej, w której części drabinki i czy w ćwierćfinale, czy w 1/8 natrafimy na tych, czy na tych. Skupiamy się na tej pierwszej rundzie, to jest dla nas istotne. Oczywiście byłoby marzeniem przejść jak najdalej, czy do strefy medalowej, czy nawet do ćwierćfinału, gdzie już będą na pewno dużo większe emocje, bo po ćwierćfinale od razu są półfinały, więc to już jest prawie strefa medalowa, więc tam będą niezwykłe emocje. Natomiast tak jak mówię, skupiamy się jednak na pojedynczych meczach, żebyśmy tutaj zbyt... Chociaż, no dobre pytanie, no jakie cele, ale tak naprawdę ciężko określić. Jak najwyżej po prostu. Jak najwyżej. O, tak, dyplomatycznie tak. Chciałem odpowiedzieć, ale chyba... Wspomniałeś wcześniej o tym strachu, czy są jacyś konkretni wasi konkurenci, czy konkurent może, jakieś konkretne nazwiska, których obawiacie się najbardziej? Adam powie. Znaczy, Adam. Akurat przeglądając drabinki w różnych tych kategoriach na tych mistrzostwach świata, to naprawdę są bardzo dobre nazwiska, choćby nawet dwukrotny mistrz świata, ale też złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, Tony Gunawan, są zawodnicy z Tajlandii, Bonsak Ponsana choćby nawet, który kiedyś na listach światowych był w pierwszej trójce, też medalista mistrzostw świata. Tak jak mówiłem, pewnie gdybyśmy tam dalej przeanalizowali więcej da bardziej tą drabinkę, to gdzieś tych nazwisk jest sporo więcej takich z czołówki takiej, no naprawdę gdzieś wcześniejszych, czy z Igrzysk Olimpijskich, co tu jest najważniejsze tak naprawdę. Na pewno każdy z tych zawodników z Azji, no, prezentuje jakiś poziom, no, i wystartuje na Mistrzostwach Świata, więc spodziewamy się na pewno wysokiego poziomu. Czy strach to może za duże słowo? Lekki dreszczyk emocji, no może tak. Ale motywujący. Motywujący, tak, naprawdę. Tutaj okay. Akurat to na pewno. Przygotowałam pytanie, czego wam życzyć, ale właściwie to już wiadomo, życzyć wam jak najwyższego miejsca, jak już ustaliliśmy. Ale wiem też, że to nie jest ostatnia impreza, w jakiej będziecie brać udział, bo jedną szykujecie sami. Tak, zaraz praktycznie po powrocie, 23-24 września, organizujemy po bardzo długiej przerwie turniej seniorski, liczymy na udział około 150 osób. Tu jeszcze może dodam to, co Adam mówił, że nie przeanalizowaliśmy wszystkich zawodników i nazwisk z drabinki, ponieważ zawodników, którzy się zgłosili na Mistrzostwa Świata, jest 1260. O Jezu, to nierealne po prostu. No po prostu myślę, żeby nam to za dużo czasu zajęło. A wracając do naszego turnieju, no mówię, dziękujemy oczywiście firmie Farmowit i Urzędowi Miasto Płock, że trochę nas wsparli. Jeszcze ja tylko, jak mógłbym komuś podziękować, bo też dla mnie to było istotne, Urzędowi Gminy Brudzeń Duży. Ja w gminie Brudzeń Duży pracuję i tutaj wsparł mnie również Urząd Gminy Brudzeń Duży wraz z wójtem Andrzejem Dwojnychem, za co też serdecznie dziękuję. To bardzo mi pomogło, ale to jeszcze, przepraszam, że wszedłem w słowo, może Adam będzie kontynuował. No mówię, jeżeli chodzi o turniej, no to mówię, liczymy na to, że nam to wszystko jakoś wypali. Trochę pomoże nam też firma Yonex, przywiezie korty, bo będziemy grać na matach. I cóż, no zobaczymy. A ilu zawodników tam przewidujecie? Przewidujemy około 150, ze względu na to, że to jest to pierwszy turniej w sezonie nowym. Jesteśmy, że tak powiem, w środku Polski, to mamy nadzieję, że tych ludzi się troszkę do nas tutaj zjedzie. No to duże wyzwanie organizacyjne, także trzymamy kciuki, żeby poszło wam jak najlepiej. I oczywiście trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki w Korei. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli Adam Kosz i Adam Załęski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.